Chcę, żebyście Państwo mieli jasność, że w takich sprawach, gdy dotyczą one osób na takich stanowiskach, nie można się kierować wyłącznie w pełni nawet uzasadnionymi i w pełni nawet szeroko podzielanymi, ale jedynie uczuciami, jedynie odczuciami, jedynie domniemaniami. Trzeba mieć twardy materiał dowodowy. Z chwilą, kiedy na posiedzeniu zespołu, dokładnie tydzień temu w piątek, członek komisji rządowej pana ministra Jerzego Millera, a do tego główny doradca prawny tej komisji i to prawa międzynarodowego, stwierdził, że zawarto taki pakt, zawarto taki układ między panem premierem Donaldem Tuskiem i panem premierem Władimirem Putinem i co więcej, zdefiniował, powiedział, że ten układ polegał właśnie na tym, że odsunięto, zrezygnowano, złamano porozumienie z 93 roku, które było dla Polski korzystne, a w miejsce tego porozumienia wprowadzono nielegalnie i bezprawnie, ale niestety skutecznie w ramach prawa międzynarodowego załącznik 13 konwencji chicagowskiej, który jest dla Polski mniej korzystny, to oczywiście jest moje stanowisko, to w tym momencie ja mam twardy materiał prawny pozwalający mi wystąpić do prokuratury w sposób nieporównanie skuteczniejszy niż wtedy, kiedy dzieje się to w oparciu o moje własne analizy, o Państwa przekonania, o opinie różnych nawet ważnych ekspertów, ale będących z zewnątrz. Teraz dysponuję materiałem członka komisji rządowej, komisji, którą mianował sam pan Donald Tusk i prawnik międzynarodowy, członek tej komisji mówi, że takie porozumienie wyczerpujące dyspozycje tego artykułu, który pani przeczytała, zostało zawarte. Stąd mogę już z pewnością wystąpić do prokuratury w tej sprawie. No, dziękuję bardzo. Ja nie chciałabym, żeby pan minister odbierał to jako, bo ja wiem, że jest pan jedną z niewielu osób, która w ogóle cokolwiek w tej sprawie działa na rzecz wyjaśnienia rzeczywiście tej katastrofy smoleńskiej. No natomiast no tutaj naprawdę nie trzeba zbyt wielu ekspertów, bo już kilka dni po tej katastrofie widzieliśmy, lot miał oznaczenie wojskowe. Lot był lotem wojskowym i świadczy o tym dobitnie oznaczenie tego lotu w papierach. Z kolei konwencja, załącznik 13 do konwencji chicagowskiej odnosi się do lotów cywilnych i sam ten fakt pokazuje już to, że zostało przyjęte błędnie, została przyjęta błędnie platforma, na której będzie rozwiązywane, czy będzie prowadzone śledztwo. Chciałbym to jednak wyjaśnić, proszę Państwa, bo to nie jest takie proste, nie w tym sensie, żebym się nie zgadzał z tym, co pani Ewa powiedziała, bo się w pełni zgadzam, tylko stan faktyczny był przez nas wyjaśniany dosyć długo i ten proces wyjaśniania zakończył się właśnie w zeszły piątek. Wbrew bowiem pozorom, wbrew bowiem przekonaniom nawet bardzo wielu szlachetnych ludzi, okazało się, że przez pierwsze 4 dni procedowano, czyli postępowano, próbowano wyjaśniać tę tragedię zgodnie z prawem, według właśnie porozumienia z 1993 roku. I tym większa odpowiedzialność pana premiera Donalda Tuska, że pod naciskiem rosyjskim, na skutek tajnego porozumienia z panem premierem Władimirem Putinem, zerwał ten korzystny dla Polski sposób i zgodny z prawem, oparty o prawo międzynarodowe obowiązujące Rzeczpospolitą Polską, oparty o porozumienie międzynarodowe zawarte w 1993 roku, które nadal jest ważne. Zerwał to porozumienie i zaczął postępować, zaczął działać na rzecz w istocie Rosji w oparciu o narzucony układ z załącznika 13. Tym większa jego odpowiedzialność.
wyjaśnienie tego, jak to naprawdę wyglądało, że wbrew pozorom nie od początku było, mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, tylko przez cztery pierwsze dni działały dwie odrębne komisje. Działała komisja wojskowa pod kierownictwem pana pułkownika Mirosława Grochowskiego i działała komisja wojskowa pod kierownictwem generała Siergieja Bajnietowa ze strony rosyjskiej. I tak jak mówi właśnie artykuł 11 do umowy polsko-rosyjskiej z 1993 roku, te komisje wspólnie wyjaśniały, wspólnie badały dowody, wspólnie słuchały świadków i wymieniały się dowodami. Najważniejsze dowody, które po dzień dzisiejszy są w dyspozycji polskiej, pochodzą właśnie z tego okresu, z tego momentu. Zostały uzyskane przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego w tym czasie, kiedy jeszcze pan premier Donald Tusk nie złamał zgodnego z prawem porozumienia, jakie obowiązywało. Wyjaśnienie tego jakby całokształtu rzeczy zabrało nam trochę czasu, bo było w tej sprawie bardzo wiele zamieszania, ponieważ władze Donalda Tuska nie chciały mówić prawdy, przedstawiciele władz nie ujawniali, co naprawdę się działo, więc wybaczcie nam, że tak długo to trwało, ale ostatecznie doszliśmy do zrekonstruowania prawdziwego przebiegu wydarzeń i teraz możemy w sposób w pełni odpowiedzialny wystąpić do prokuratury w tej sprawie. Brawo! Brawo! Brawo. To kluczowe pytanie właśnie, co wiemy w tej chwili na temat tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, jak zginął nasz prezydent Polski, 95 innych osób, które były bardzo ważne dla naszego kraju na terenie Rosji. Co wiemy dzisiaj na tą chwilę, jaki jest stan śledztwa? Ja się nie będę odnosił wprost do stanu śledztwa, dlatego, bo w tej sprawie zapewne mógłby się wypowiedzieć kompetentnie tylko prokurator wojskowy z jednej strony, który to śledztwo prowadzi, a z drugiej strony prokuratorzy dwaj, o ile się nie mylę, prokuratorzy cywilni, którzy od dwóch miesięcy prowadzą ten wyłączony z ogólnego śledztwa wątek związany z przygotowaniami. Sam fakt tak późnego wyłączenia i rozpoczęcia badania przygotowań, co więcej, takiego ustawienia tego śledztwa dotyczącego przygotowań, jakby przygotowania nie miały żadnego związku z przebiegiem katastrofy, z przebiegiem tego dramatu, z tym straszliwym skutkiem, jakim była śmierć pana prezydenta, no już świadczy moim zdaniem w sposób bardzo wątpliwy o intencjach prokuratury. To właśnie dlatego nie dano rodzinom ofiar prawa osób pokrzywdzonych w tym śledztwie dotyczącym przygotowań, ponieważ twierdzi się, że przygotowania w żaden sposób nie mają konsekwencji dla strat, jakie oni ponieśli, więc nie są osobami pokrzywdzonymi. Są osobami pokrzywdzonymi w śledztwie dotyczącym samej katastrofy, ale nie są osobami pokrzywdzonymi w śledztwie dotyczącym przygotowań, tak jakby fakt, że na skutek zaniechania działań, na skutek niedopełnienia obowiązków przez pana Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, w którego zakresie obowiązków ustawowych leży dbanie i zapewnienie bezpieczeństwa prezydentowi Rzeczpospolitej, dysponuje do tego wyodrębnionym organem, wyspecjalizowanym organem, jakim jest Biuro Ochrony Rządu. To on nadzoruje Biuro Ochrony Rządu. Tymczasem w tej sprawie, w przygotowaniu zabezpieczeń dla prezydenta, popełniono wszystkie nieomal możliwe zaniedbania i wszystkie nieomal możliwe nie dopatrzono koniecznych do przedsięwzięcia działań chroniących pana prezydenta. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, ale powtórzę. Nigdy nie było na tym lotnisku przed
przylotem tam pana prezydenta ani jednego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. Nigdy żaden funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu nie obejrzał tego pasa startowego, nie obejrzał tego lotniska, nie obejrzał tak zwanej wieży kontrolnej, ani ludzi, którzy mieli sprowadzać pana prezydenta i chronić pana prezydenta. Nie było też, żebyście państwo mieli absolutną jasność, żadnego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu spośród ekipy, która była przygotowana do zabezpieczenia pana prezydenta na miejscu wtedy, kiedy samolot miał lądować. A oddano całą procedurę ochrony pana prezydenta na lotnisku w ręce rosyjskie. Prezydenta Rzeczpospolitej mieli chronić dawni funkcjonariusze KGB. Tak pilnowano, tak dbano o ochronę pana prezydenta. Złamano nieomal wszystkie zasady związane z przestrzeganiem instrukcji HET. To jest instrukcja, specjalna instrukcja, jakiej należy przestrzegać wtedy, kiedy przygotowuje się samolot do wylotu z osobami najważniejszymi w państwie na pokładzie tego samolotu. Za to wszystko odpowiedzialny jest bezpośrednio pan minister Jerzy Miller i jak państwo wiecie, wyciągnięto wobec niego pełne konsekwencje. Tak jak w Sowietach. Temu, kto zawinił, kazano badać i kazano być szefem komisji, która bada to, co się stało. No bo któż lepiej wie, któż lepiej umie, prawda, jak właśnie nie on. Ale mówię o tym także dlatego, że pan minister Jerzy Miller jest autorem jednego z najbardziej hańbiących słów, jakie padły z ust przedstawiciela rządu. To on po raporcie pani Anodiny śmiał powiedzieć do nas, że jak ja opublikuję raport, to będzie was bardziej bolało. Ja chcę tu przypomnieć panu ministrowi, Polaków bolało już bardzo dużo przez ostatnie 70 lat. Naprawdę bolało nas bardzo dużo i niech on nas nie straszy, że będzie nas bardziej bolało. Panie ministrze, no to będzie bardzo emocjonalne pytanie, no ale według pana, czy to są, jakby powiedzieli kibice, matoły, czy to są zdrajcy stanu? Proszę państwa, ja się zarówno tutaj, jak i we wszystkich innych sytuacjach publicznych będę wypowiadał wyłącznie na temat faktów. Nie będę oceniał w żaden sposób danych osób, jeżeli nie będę miał pełnych dowodów. Stwierdzenie, czy ktoś jest matołem, jest stwierdzeniem ocennym, które pani wolno sformułować, ale ja się od tego powstrzymam. A stwierdzenie, czy ktoś jest zdrajcą stanu, należy do Trybunału Stanu, który mam nadzieję zostanie powołany i to osądzi.